Dziś chciałem polecić szczególną książkę na 600 lat Łodzi, 600 urodziny, mianowicie monografię Łodzi. To jest pierwsza w historii monografia wielotomowa. Monografii było kilka. Była nawet w latach 80. jedna próba wydania monografii wielotomowej, z tym, że w 1980 roku ukazał się tylko jeden tom. To jest naprawdę pierwsza duża wielotomowa monografia Łodzi, opracowana przez łódzkich naukowców, także pod patronatem i z pomocą Urzędu Miasta. I jej wydanie pierwszego tomu konkretnie jest elementem obchodów 600 urodzin Łodzi. Co warto podkreślić, dlaczego jesteśmy akurat w tym miejscu? Pierwszy tom omawia dzieje Łodzi do 1820 roku, czyli do momentu rozpoczęcia, że tak powiem, rozwoju Łodzi przemysłowej. Czyli mówi właśnie o prehistorii Łodzi, mówi o wczesnych latach Łodzi, mówi o Łodzi rolniczej. To właśnie miejsce oczywiście z łodzią rolniczą najlepiej się kojarzy. Co prawda teraz akurat kojarzy się raczej z placem budowy, bo jest tu miejsce dużych zmian. Ale mówimy oczywiście o Starym Rynku. Tam zresztą kamień, który widać za mną, upamiętnia początki Łodzi, bo tu był rynek tej Łodzi rolniczej. Oczywiście on zupełnie inaczej wyglądał, ale o tym, jak wyglądał, to oczywiście można się dowiedzieć w tej książce. Bardzo gorąco polecam. To jest naprawdę dobra książka i dobry prezent, albo no, samemu sobie trzeba zrobić, dla wszystkich miłośników Łodzi. Ja od razu uprzedzam, że to nie jest tak, że ja stąd będę brał tylko historię do moich tych innych filmów historycznych. Może coś z nich zaczerpnę, ale sporo tych filmów powstało bez tej książki, ale może dzięki tej książce będą też jeszcze lepsze i jakieś dodatkowe historie. To, jak powiedziałem, pierwszy tom, planowanych jest 5 tomów. Mniej więcej mają się ukazywać kolejne co kwartał, ale no, są też sygnały, że może trochę więcej czasu to zajmie, ale ważne, żeby ta inicjatywa była kontynuowana, bo to naprawdę dobra rzecz. Łódź zasługuje na coś takiego jak wielotomową monografię.